niezłomni przez całą II wojnę światową. Wyklęci, kiedy stanęli do walki z kolejnym okupantem. Pojałtański porządek stawiał ich na straconej pozycji. Oni chcieli tylko Polski wolnej, a ta już ludowa skazywała ich na więzienia, tortury, śmierć, a później dekady zapomnienia. Dziś w programie Region Ludzie sprawy opinie o żołnierzach wyklętych. Magdalena Drochomirecka, zapraszam. Rodziny żołnierzy wyklętych prawie nigdy nie były informowane o miejscach pochówku. I ta... Zapomnienia, na które skazani zostali żołnierze wyklęci. Teraz od kilku lat próbujemy przywrócić ich pamięć, powrócić do tego wszystkiego, co zrobili, opowiadać o tym, czy po tak długim czasie jest to możliwe. My musimy pamiętać, że te dekady zapomnienia dotyczą życia publicznego, które było zdominowane przez komunistów. Natomiast między ludźmi, w społeczeństwie, tam gdzie można było rozmawiać w rodzinach, tam nie było żadnego zapomnienia. Tam kultywowano pamięć o tych, którzy walczyli o Polskę, tych, którzy ginęli w walce z UB, z NKWD, w walce z Sowietami i walczyli dokładnie o to samo, o co walczyli od 1939 roku żołnierze Wojska Polskiego, którzy stanęli do obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Ale właśnie o tym społecznym zapomnieniu wynikającym przede wszystkim z braku wiedzy i odsunięciu w niepamięć historyczną ludzi, którzy przez bardzo długi czas o wolną Polskę walczyli, bo przecież ostatni z nich został zamordowany w 1963 roku. Paradoksalnie w wolnym kraju tym większym wyzwaniem jest walka o pamięć, żeby pewne rzeczy nie były spychane do miejsca, gdzie są nieważne drobiazgi w świadomości społecznej, tak? Więc my jako Instytut Pamięci Narodowej szczególnie jesteśmy wyczuleni na to, żeby pamiętać o tym, że należy pamiętać. Nie pozwolić jeszcze raz dać umrzeć poległym przez to, że będą zapomniani. Poukładanie tej historii, wydarzeń, które mówiły o bohaterstwie, o poświęceniu, o cenie za te wartości płaconej. Te rzeczy wymagają powiedzenia też prawdzie o tym, że mieliśmy do czynienia z sowiecką agresją w 1944 i w 1945 roku, że mimo chęci ułożenia przez Polskę stosunków z Sowietami na zasadzie przyjaźni, staliśmy się przedmiotem działań, które polegały na likwidacji niepodległości Polski, niedopuszczeniu do powrotu władz, na aneksji niemal połowy terytorium przedwojennego Rzeczypospolitej. Czym ta aneksja się różni od tej z 1939 roku? Przecież to jest dokładnie to samo, wcielenie do ZSRR. Zniewolenie całej reszty Polski. To jest szczególnie ważne dlatego, że wciąż mamy gdzieś między nami takie sieroty po komunizmie, propagandowe sieroty po komunizmie, które próbują używać terminu wyzwolenie, żywcem wziętego ze stalinowskiej propagandy. Wciąż w końcu mamy pomniki sowieckie o zgrozo w wielu miejscach Polski właśnie odnawiane, gdzie jest napisane, że pamiętamy, oddajemy hołd tym, którzy walczyli o niepodległość Polski. Walczyli między innymi strzelając do żołnierzy Armii Krajowej, wywożąc ludność cywilną, urzędników państwa podziemnego na wschód, mordując tych, którzy byli najlepszymi synami. Ale ta wiedza, o której pan doktor mówi, właśnie powinna się przedostać. I wcale nie tylko do młodych ludzi, ale także do tych, których nazwał pan sierotami po komunizmie, bo to jest także średnie pokolenie, które tkwi w tej niewiedzy i od wiedzy się broni się przed jej zdobyciem. Ja pana Pawła Kurtykę chciałam zapytać o młodych ludzi. Namioty wyklętych drugi raz teraz w 6 miastach Polski. No, świetny na pewno pomysł na dotarcie dzieci, młodzieży, dorosłych do studentów. Przywracanie pamięci. Skuteczna? To znaczy, ja muszę tu powiedzieć o szerszym kontekście, dlatego że nasze stowarzyszenie, które założyłem w 2010 roku, stawia sobie za cel edukację na dwóch płaszczyznach, historycznej i współczesnej. Ta historyczna to między innymi akcja Namioty Wyklętych i upamiętnianie żołnierzy wyklętych 1 marca, ale też upamiętnianie rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, dlatego że dla nas te dwie rocznice w pewnym sensie konstytuują tym, czym był PRL.
Żołnierze wyklęci symbolizują tych prawowitych spadkobierców Polski, którzy byli niszczeni przez system komunistyczny. Natomiast przy okazji stanu wojennego pokazało się to, jak opresywne było to państwo i czemu naprawdę służyło, czyli realizacją geopolitycznych interesów ZSRR na naszym terenie. I podejmujemy szereg inicjatyw, nie tylko akcja Namioty Wyklęte, ale także różne inne akcje, które mają tą historię XX wieku młodym ludziom przybliżyć, studentom. To są prelekcje, ale także happeningi, takie jak właśnie te Namioty Wyklęte, których idea jest taka, aby wyjść w przestrzeń publiczną, w przestrzeń miasta. Najlepszy chyba sposób nauki historii. Tak, i pokazać nie tylko młodym ludziom, ale też mieszkańcom, wszystkim, historię w atrakcyjny sposób, poprzez udział grupy rekonstrukcyjnej, poprzez wytworzenie atrakcyjnej przestrzeni, w której umieszczona jest wystawa, bądź inne instalacje, które w sposób multimedialny przybliżają dzieje. Było zainteresowanie w ubiegłym roku, bo na taką szerszą skalę to zeszły rok, prawda? Teraz no, zobaczymy tak, prawda, w niedzielę, jak to będzie wyglądać. My się Żołnierzami Wyklętymi jakby upamiętniamy święto 1 marca od 2012 roku, natomiast akcja Namioty Wyklętych jest organizowana drugi raz i tu w Krakowie to był bardzo duży sukces. Było wielkie zainteresowanie nie tylko ze strony młodych ludzi, ale też innych użytkowników przestrzeni rynku, również turystów, którzy przychodzili, pytali, byli zainteresowani. Szczególnie tutaj te prelekcje, spotkania z weteranami przyciągają ludzi. Także mamy nadzieję, że w tym roku też się to uda. Odnalezione dwie mogiły. Tak, zamordowanych żołnierzy wyklętych. I prawdopodobieństwo, że na tej, w tym miejscu są jeszcze inne pochówki. Tak? Nie należy tego wykluczyć. Pewne rzeczy, pewne sprawy wskazują na to. Kwatera 12 na Tarnowskim cmentarzu, w cmentarzu komunalnym w Tarnowie Krzyżu. Tam 3 lata temu jako samorząd gminy Tarnów podjęliśmy poszukiwania i odnaleźliśmy miejsce w ołówku 2 żołnierzy niezłomnych z naszej gminy, więc stąd nasze szczególne zainteresowanie, zaangażowanie, inicjatywa wójta, zresztą historyka. A w tej chwili nie my znaleźliśmy, bo tutaj ukłon w stronę IPN-u, w stronę pani Marii Rzychowskiej, doktor Marii Rzychowskiej z Tarnowa. I na pewno trzeba tutaj pamiętać o pracownikach Miejskiego Zarządu Cmentarzy, ale my postanowiliśmy jakby z jutrzejszej uroczystości nadać im charakter spełnienia swojego takiego naszego chrześcijańskiego obowiązku. To są w wypadku Antoniego Trzepli, jednego z żołnierzy niezłomnych, jest to puste miejsce między grobami. Więc my po prostu wybijemy tam brzozowy partyzancki krzyż z tabliczką. W przypadku Jana Kmiecia, no tam jest sytuacja tragiczna, bo na jego szczątkach w latach 70. wybudowano betonowy grób dla innej osoby, więc to już jest ogromny problem, który IPN na pewno... Która o tym nie wiedziała, dodajmy, żeby było... Tego nie wiedziałem, ale to już, to też świadczy o... Bo to tak robiono generalnie. Tak robiono, tak, no na Łączka to jest też podobny przykład, prawda? No, tylko szybowców... Właśnie, tak. Więc tego nie wiedziałem. No i więc tam nie możemy niczego tutaj na tym grobie robić, ale obok miejsce jest puste, więc również obok zrobiliśmy... Taki symboliczny kopiec. I wbijemy krzyże. Ponieważ nie było księdza przy ich pochówkach, więc odprawi nabożeństwo pogrzebowe ksiądz z naszej parafii. Po prostu złożymy wieńce, złożymy kwiaty, zapalimy znicze. To jest taki początek, bo to jest tak jakby zaczyn. Zrobią to samorządowcy, którzy w jakiś sposób są związani z terenem działania bądź miejscem urodzin. My inicjujemy, ale na przykład będzie wicestarosta powiatu brzeskiego, który urodził się w Radgoszczy, czyli w miejscu urodzin Jana Kmiecia. Będą samorządowcy z ziemi brzeskiej, ponieważ oni byli działaczami winu właśnie ziemi brzeskiej. I tak to chcemy zapoczątkować. Dla nas to jest takie dotykanie historii po prostu. Poprzez i obywatelski takie, obowiązek również. Poprzez takie dotykanie historii właśnie wypełnia się niewątpliwie obywatelski obowiązek, bo też ta wiedza przechodzi dalej. Stowarzyszenie oprócz tego typu akcji, o których pan mówił, także gdzieś porusza się w różnych kontekstach w sferze polityki historycznej. No, to jest między innymi to, o czym wspominałem, ale jeżeli już nawiązujemy do tego tematu, to należy powiedzieć, że
edukacja młodych ludzi w Polsce i wytwarzanie ich odpowiedniej świadomości historycznej jest pewnym elementem wewnętrznej polityki historycznej państwa. Dlatego, że ci ludzie potem za pomocą swojej twórczości, za pomocą rzeczy, które w ten świat wprowadzą, będą w jakiś sposób odzwierciedlać to, czego nauczono ich w młodym wieku. I taka będzie Polska, jaka będzie ich świadomość tego, które fakty przedstawiać. Polityka historyczna jest zawsze czymś, co jest odpowiednim rozłożeniem akcentów na tej, kiedy mamy do dyspozycji szereg faktów historycznych, to twórca filmowy czy literacki, on wybiera sobie jakieś tam, jakieś ramy, które pokazuje i taki obraz idzie w świat później. No i my jako stowarzyszenie z niepokojem obserwujemy to, że niestety polityka historyczna państwa polskiego albo nie istnieje, albo nie jest prowadzona we właściwy sposób, dlatego że w świat nie idzie obraz Polaka, bohatera walki z Niemcami, czy Polaka, który bohatersko po wojnie walczy z Sowietami, tylko idzie obraz Polaka antysemity, Polaka, który z powodów rabunkowych zabija chociażby Żydów, tak jak mieliśmy tutaj pewne sugestie tego typu rozwiązań w filmie oscarowym Ida czy w Pokłosiu, które również odniosło pewien międzynarodowy sukces. Mało tego, tego typu akcje są w pewnym sensie oczekiwane przez świat. Trafiają na zapotrzebowanie niemieckiej polityki historycznej czy żydowskiej polityki historycznej, dlatego że Niemcy dążą do podzielenia się odpowiedzialnością za Holokaust na zasadzie rozmycia własnej winy. I ten cały problem, to jest gigantyczny problem międzynarodowy, dyplomatyczny, edukacyjny, w żaden sposób nie znajduje w naszej przestrzeni rozwiązania. Myślę, że też pan doktor mógłby kilka słów powiedzieć, jak to wygląda od strony Instytutu. Instytutu Pamięci. No, my, kiedy mówimy o polityce historycznej, ja osobiście wolę termin polityka pamięci, kładziemy nacisk na to, co podkreśla, że przedmiotem naszej polityki, czyli promocji różnego rodzaju wydarzeń z historii, powinna być prawda. To nie jest kwestia walki jednej manipulacji z drugą manipulacją, tylko akurat dorobek tych wszystkich, którzy walczyli o wolność w Polsce, dorobek również tych żołnierzy niezłomnych, którzy po wojnie walczyli, jest wielkim orężem, wielkim kapitałem, jaki został przekazany dzisiejszym pokoleniom. Oni nie wygrali, oni nie odnieśli zwycięstwa. Armia Krajowa też nie odniosła zwycięstwa w sensie fizycznym. Musiała ulec przed przemocą sowiecką. Natomiast ta walka o wolność to jest o tak olbrzymi kapitał moralny, który został nam przekazany, że my powinniśmy z tego czerpać, mając to, czego nie mają Niemcy. Pokoleniom niewątpliwie poszukującym teraz bohaterów. Mając to, czego nie mają Niemcy, którzy jak chcą pokazać dobrych Niemców, to muszą kombinować, jak wynaleźć ich w tym tłumie zbrodniarzy, którzy dokonywali niestworzonych, nieludzkich rzeczy również w Polsce. Nie mają tego Sowieci, którzy wciąż muszą podtrzymywać i chcą podtrzymywać stalinowską propagandę, która polega na tym, że jako wyswobodzenie Europy przedstawia się to, co było w rzeczywistości zniewoleniem. My mamy kapitał walki o wolność. I to, że będziemy korzystać z tego kapitału, to znaczy mówić o tym, pokazywać, że to jest ważna część naszej tożsamości, to jest ta polityka pamięci, o którą powinniśmy zabiegać. Rosja publikuje dokumenty o zbrodniach, w cudzysłowie oczywiście, Armii Krajowej. Dzisiaj te dokumenty dotarły do Instytutu Pamięci Narodowej. Na stronach Rus Na stronach, tak. To też jest rodzaj walki o prawdę, co w tych dokumentach się znalazło. Historyków dokumenty zawsze są ciekawe. Chwała Bogu, że to są dokumenty, bo możemy je przeczytać i przeanalizować, powiedzieć, co z nich wynika. Natomiast komentarz, jaki jest zrobiony w Rosji wokół tego, osadza się na tej propagandzie historycznej, która od lat jest realizowana w Rosji z dużą konsekwencją. Tam jest odbudowana wizja historii z czasów Józefa Stalina, z czasów Breżniewa. I ta wizja historii kształtuje umysły rosyjskie i do nich, do Rosjan też takie publikacje mają trafić jako
coś, co jest z jednej strony pokazaniem, że Armia Czerwona wyswobadzała Europę. Jest taka wystawa otwierana właśnie w Moskwie. I ta wiedza zresztą do i te dokumenty mają pokazywać, że czerwonoarmiści byli ofiarami Armii Krajowej, a nie na odwrót. W tych dokumentach mamy takie informacje, że na przykład czerwonoarmista gdzieś tam w miejscowości Kraśnik został zastrzelony przez żołnierzy Armii Krajowej, którzy bronili się przed próbą ich rozbrojenia i aresztowania. Tam mamy informacje o tym, że podziemie, kiedy już było poddane opresji, kiedy było poddane agresji sowieckiej, na takiej zasadzie, jak Rosjanie chcą robić nam zarzuty, no mogliby Niemcy napisać historię Wehrmachtu sponiewieranego tym, że przecież żołnierze polscy w 1939 roku tylko do nich strzelali pod Warszawą. Pytanie, co oni pod tą Warszawą robili? No i pytanie, czy jest jakaś siła rażenia tego typu dokumentów, prawda? Siła rażenia wytwarza historyczne, pamięci historyczne. Te dokumenty nie mają siły rażenia. One są dla każdego historyka, dokument jest czymś ważnym, ciekawym. Niech publikują ich jak najwięcej. Jeszcze? Będzie łatwiejszy dostęp. Ale siła rażenia to jest propaganda i dyplomacja sowiecka. I ona z tych dokumentów robi coś, do czego te dokumenty nie upoważniają. Słówko też komentarza do tego, dlatego że wydaje mi się, że ten dokument on jest przygotowany przede wszystkim na potrzeby wewnętrzne, na potrzeby antagonizowania Polaków w społeczeństwie rosyjskim, po to, żeby to społeczeństwo było ready to war. Tak? Ale to, że jest publikowany właśnie dzisiaj, czyli w piątek przed weekendem, dwa dni poprzedzające Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, ja wolę tą nazwę, to nie jest przypadek. I to jest też komunikat w tej grze dyplomatycznej, która się dzieje dzisiaj. Rosjanie konsekwentnie używają faktów z historii przekłamanych na modłę stalinowską do tego, żeby osiągać cele w polityce dzisiejszej. Żeby rozmywać pewne problemy, rozmywać tematy, puszczać takie hasła, które powodują, że nie będziemy mówić na przykład o tym, co Rosjanie robią dzisiaj. A będziemy mówić o tym. Jeszcze pod koniec programu chciałam powrócić troszkę do pana opowieści. Czy udało się dotrzeć do rodzin żołnierzy niezłomnych? To znaczy, jeżeli chodzi o. Odnaleziono, czy też one odnalazły? To znaczy, i szukały. Myśmy tak naprawdę nasza w gminie Tarnów, historia żołnierzy wyklętych, niezłomnych, zaczęła się już w 2011 roku odwiedzinami. Po prostu 1 marca nie było pomysłu, czy też to wszystko było dopiero zaczynało się. I pomysł. Uczcić. Wójt pojechał do pani Marii Bober, 92-letniej byłej więźniarki Auschwitz, siostry zamordowanego żołnierza niezłomnego. To pani była po wylewie, ale od rodziny dowiedzieliśmy się, że ona całe życie szukała grobu brata. Decyzja, szukamy, ja znalazłem. To działała opatrzność, powiem szczerze. Rodzina wiedziała, powiadomiliśmy rodzinę. W tej chwili rodziny, bo to dwie rodziny, bo tam dwóch jest tych żołnierzy, więc systematycznie przychodzą, są zainteresowane, biorą w naszych uroczystościach. Natomiast jeśli chodzi o te dwie nowe mogiły, no to kontaktowałem się z panem Marcinem Kasprzyckim z IPN-u i nawet pozwoliłem sobie panu wicestaroście powiatu dąbrowskiego przekazać taką prośbę o znalezienie rodziny w Radgoszczy w celu między innymi pobrania materiału genetycznego. To wszystko się tak naprawdę w pewnych konkretnych sytuacjach zaczyna i rozwija. I trzeba powiedzieć, że takie poszukiwania i takie działania prowadzimy w odniesieniu do całej Małopolski, też do Kielecczyzny, bo oddział krakowski obejmuje również Kielecczyznę. I jesteśmy wdzięczni za wszystkie informacje, które dotyczą tego rodzaju domniemanych, poszukiwanych miejsc. Tak, gdzie może być przypuszczenie, że... Bo komunistom zależało na tym, żeby te miejsca przepadły w niepamięci, żeby ci ludzie nigdy nie mieli swoich prawdziwych grobów. Na to im nie możemy teraz pozwolić. Od momentu, kiedy wracamy pamięcią, no choćby od ustanowienia 1 marca tym dniem, czy tych informacji jest troszeczkę więcej? Gdzieś ludzie próbują odszukać w pamięci takie miejsca, takie sytuacje, takie opowieści?
Często zbieramy informacje, które polegają na tym, że ludzie coś wiedzieli, ale nie wiedzieli, że ktoś tego szuka. Nie wiedzieli, że to może być użyteczne. Czasami jest tak, że o niektórych miejscach się mówi, nikt nie wie, czy to prawda, czy nie, ale to są pogłoski, ale one też są pomocne, bo warto je sprawdzić. Tak, bo nam zależy na tym, że żebyśmy przeszukali, szukamy, wertujemy dokumenty po to, żeby znaleźć informacje pewne, a tam, gdzie nie ma informacji pewnych, staramy się weryfikować pogłoski. One są również ważne. Chciałabym zaprosić, właściwie pana poprosić o zaproszenie na niedzielne uroczystości, przebieg tego dnia w rynku, z zaproszeniem oczywiście do państwa. Jutro też już będzie koncert, my będziemy relacje z tego zdawać. Dwa koncerty nawet, tak, w naszym programie informacyjnym w Kronice, ale byłoby świetnie, gdyby państwo w niedzielę wzięli udział. No, bardzo dużo rzeczy dzieje się w Krakowie. My jako stowarzyszenie jesteśmy partnerami czy głównymi organizatorami tych wydarzeń. Zaczynamy na rynku głównym otwarciem tego obozowiska nawiązującego do obozowisk. Nawiązującego do obozowisk żołnierzy wyklętych. I potem o godzinie 11 mamy spotkanie z historykami. Tutaj będzie profesor Zbleszki i drugi historyk, pan Świerszcz, którzy tą historię będą przybliżać. Natomiast następnie cały czas kontynuujemy to obozowisko, które nazwaliśmy Namiotami Wyklętych, wraz z wystawą i multimediami, a o 12 równolegle zaczyna się msza święta w Bazylice Mariackiej. Potem następuje po mszy przemarsz na czele z dwoma szwadronami ułanów, kompanią honorową Wojska Polskiego, uczestników mszy do parku imienia Henryka Jordana. I tam jest ceremonia, czyli te główne krakowskie społeczne obchody, połączona z odsłonięciem dwóch pomników w parku Jordana, czyli Zygmunta Siędzielarza Łupaszki I Łukasza Cieplińskiego. Natomiast potem jest koncert jeszcze w Rotundzie. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszamy również na koncert w Auditorium Maximum. Zapraszamy na koncert w Rotundzie i na wystawę poświęconą ekshumacjom na Łączce, którą otworzymy w Muzeum Archeologicznym 13 marca. Dziękuję panom. Bardzo serdecznie dziękuję panom za udział w programie. Zapraszamy na wszystkie te uroczystości. W końcu żołnierze niezłomni doczekali się tego dnia. I trzeba ich uhonorować. Dziękujemy państwu. Do widzenia. Dziękujemy bardzo.